Dzień dobry, Radosław Sujecki. Witam Państwa i zapraszam na serwis informacyjny Flash, a w nim o planie sieci szkół. Sieć szkół będzie się opierała na dotychczasowej działalności naszych dwóch szkół podstawowych. Oraz sesji terapeutycznej. Taki pełny trening relaksacyjny daje taką, czy na takim poziomie regenerację, jaką daje zdrowy, niezakłócony niczym 8-godzinny sen. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami przyjęta przez Radę Miejską w Kamiennej Górze została uchwała dotycząca sieci szkół, jaka będzie obowiązywać w mieście od 1 września 2017 roku. W Kamiennej Górze od 1 września będą działały dwie szkoły podstawowe, czyli szkoła podstawowa nr 1 przy Placu Kościelnym oraz szkoła podstawowa nr 2 przy ulicy Jeleniogórskiej. Dotychczasowe szkoły gimnazjalne będą wygaszane. Sieć szkół będzie się opierała na dotychczasowej działalności naszych dwóch szkół podstawowych, czyli szkoła podstawowa nr 1 przy Placu Kościelnym i szkoła podstawowa nr 2 przy ulicy Jeleniogórskiej. Tak jak funkcjonowały, tak będą nadal funkcjonować. Miasto zostało podzielone na dwa okręgi, do których będą uczęszczały dzieci. Do obwodu SP1 należą niżej wymienione ulice znajdujące się w granicach obszaru gminy miejskiej Kamienna Góra. Czytam, bo to jest w kolejności alfabetycznej. Adama Mickiewicza, Armii Ludowej, Azaliowa, Boczna, Browarowa, Plac Browarowy, Cegielniana, Cicha, Rosenbergów, Plac Grunwaldzki, Hanki Sawickiej, Jana Kilińskiego, Janka Krasickiego, Janusza Korczaka, Jasna, Juliusza Słowackiego, Karola Miarki, Katowicka, Konwaliowa, Plac Kościelny, Krótka, Krzeszowska, Krzysztofa, Kamila Baczyńskiego. Księcia Bolka I, Kwiatowa, Legnicka, Leśna, Ludwika Waryńskiego, Łączna, Łużycka, Mała, Marii Konopnickiej, Marii Słodowskiej-Curie, Młyńska, Muzealna, Nowa, Ogrodowa, Parkowa, Piastowska, Przelot, Ptasia, Romualda Trauguta, Różana, Rybna, Słoneczna, Słowiańska, Spacerowa, Stara, Stefana Okczei, Stefana Żeromskiego, Storczykowa, Śląska, Tadeusza Kościuszki, Tkaczy Śląskich, Tulipanowa, Wałbrzyska, Wąska, Wojska Polskiego, Wolności, Wrzosowa, Wysoka. I to są wszystkie ulice, które wchodzą w skład obwodu Szkoły Podstawowej nr 1. Do obwodu Szkoły Podstawowej nr 2 należą niżej wymienione ulice znajdujące się w granicach obszaru gminy miejskiej Kamienna Góra. Adama Asnyka, Bohaterów Getta, Cisowa, Fabryczna, Fryderyka Chopina, Henryka Sienkiewicza, Jedwabna, Jeleniogórska, Jesienowa, Józefa Lompy, Lipowa, Lubawska, Magazynowa, Małgorzaty Fornalskiej, Michała Drzymały, Modrzewiowa, Mostowa, Nadrzeczna, Osiedla Antonówka, Papieża Jana Pawła II, Piotra Ścigiennego, Polna, Przemysłowa, Sportowa, Szkolna, Szpitalna, Świerkowa, Towarowa, Wiejska, Władysława Broniewskiego, Zamkowa, Zielona, Ziemska. Na dzień dzisiejszy burmistrz Krzysztof Świątek nie przewiduje dodatkowych placówek, do których będą uczęszczali uczniowie. Jednak jedna ze szkół będzie mogła korzystać z klas w wygaszanym gimnazjum przy ulicy Lubawskiej, jeżeli będzie taka wola dyrekcji. Prawda jest taka, że oddajemy do dyspozycji możliwość korzystania przez szkołę nr 1 z pracowni, sal w zespole szkół przy ulicy Lubawskiej, jeżeli szkoła będzie miała takie potrzeby i będzie taka wola i chęć. Jeżeli nie, nie będzie korzystać z tych pomieszczeń. Przez 2 lata tam będzie funkcjonować gimnazjum, więc nic się nie zmieni. Po 2 latach szkoła wtedy będzie przeznaczona na inne cele. Mamy 2 lata czasu, aby się nad tym zastanowić. Jest kilka pomysłów, będziemy do nich się przymierzać, ale przypominam, przez najbliższe 2 lata gimnazjum nr 1 w Zespole Szkół przy Lubawskiej będzie funkcjonowało i tam się nic nie zmieni. Szkoła nr 1 będzie chciała skorzystać z pomieszczeń, skorzysta, nie będzie chciała, nie skorzysta. Tak ustaliliśmy, takie przeprowadziliśmy konsultacje, rozmowy, jest nasza wspólna wola, żeby tak się stało i temu właśnie służy uchwała Rady, którą w tej chwili Rada właśnie podejmuje. Ten projekt uchwały przekażemy do kuratora. Jeżeli poprze nasz punkt widzenia, to tak ta sieć będzie funkcjonowała. Jeśli będzie miał zastrzeżenia, będziemy wtedy rozmawiać. Natomiast gimnazja będą funkcjonowały do tak zwanego wygaszenia, czyli przez najbliższe 2 lata gimnazja będą funkcjonowały, po zakończeniu przestaną istnieć po prostu. Ustawa przesądziła o losach gimnazjów. Myślę, że dla wszystkich dyrektorów, czy to zespołów, czy samych gimnazjów, nie jest to dzień radosny. Kończy się pewna historia, moim zdaniem historia zapisana
naprawdę często złotymi zgłoskami. Bywały wspaniałe chwile podczas pracy w tej szkole i myślę, że całe pokolenie Polaków zachowa w swoich wspomnieniach właśnie gimnazja. Jestem pewien, że za wiele lat z nostalgią będzie się wracać do wspomnień gimnazjalnych, tak jak kiedyś wspominało się przedwojenne gimnazja. Znaczącym problemem dla gminy będzie zatrudnienie nauczycieli. Nie wiem, skąd optymizm pani minister, ze względu na to, że jednak twarda rzeczywistość pokazuje, że mogą nie wszyscy znaleźć pracę w przyszłości. Ja o tyle jestem uspokojony, bo po rozmowach z władzami miasta wiem, że nauczyciele, którzy pracowali w moim gimnazjum, a jest to jedyne gimnazjum samodzielne na terenie miasta, którego organem prowadzącym była gmina miejska, mają w konsultacji z dyrektorami szkół podstawowych. Ci, którzy nie mogą odejść wcześniej na emeryturę, nie mogą skorzystać ze świadczenia kompensacyjnego, będą liczyli na to, że zaopiekuje się nimi, władze miasta się nimi zaopiekują i pomogą im znaleźć pracę w tych szkołach. Myślę, że i dyrektorzy szkół podstawowych zrozumieją, że to jest taki specjalny czas, gdzie trzeba wykazać się lojalnością w stosunku do chociażby jednej, jedynej szkoły, która jest likwidowana gdzieś obok mnie, bo tam właśnie koleżanki i koledzy ich, tych nauczycieli ze szkół podstawowych uczyli, z nimi się spotykali na różnych naradach, a dzisiaj jest taki właśnie czas próby, jak jako ludzie potrafimy się w tym wszystkim zachować, aby zrealizować postanowienia, no nie lokalne tutaj, tylko postanowienia, które podjął rząd i prezydent nasz. Jest to bardzo poważny problem kadrowy, jeżeli szkoła jest wygaszana, czyli właściwie jej likwidacja jest rozłożona po prostu w czasie, to oznacza, że w arkuszach organizacyjnych szkół co roku będzie ubywała potężna ilość godzin, a więc etatów nauczycielskich i jakoś trzeba będzie sobie z tym poradzić, próbując zagospodarować ten potencjał ludzki albo zatrudniając w innych szkołach, albo no, niestety będzie musiało dojść do zwolnień. Ja mam nadzieję, że uda się zagospodarować ten potencjał ludzki przede wszystkim, bo to są ludzie bardzo dobrze wykształceni, często o kilku specjalnościach. Natomiast rzeczywiście reforma polega na tym, że pewien typ szkoły znika, natomiast inny typ szkoły, w tym wypadku szkoła podstawowa w najbliższym czasie, a w przyszłości szkoły, no one wrócą teraz do nazwy ponadpodstawowej, bo teraz to są szkoły ponadgimnazjalne, te szkoły się zwiększają, z tym, że szkoły podstawowe zwiększają się niejako od razu. I tutaj należy szukać możliwości ewentualnych zatrudnienia. Na dzień dzisiejszy trwają prace związane z ustaleniem sposobu przejścia pedagogów z gimnazjów do szkół podstawowych. To jest nasz największy problem, ponieważ ponad 56 nauczycieli z wygaszających gimnazjum teoretycznie straci pracę. Oczywiście to jest okres dwuletni, w którym to okresie musimy znaleźć rozwiązania. Część nauczycieli będzie pracować w szkołach podstawowych. Są fachowcy, których należy wykorzystać i dyrektorzy szkół podstawowych mają takie zalecenie, aby tych ludzi wykorzystać. Część z nauczycieli wybiera się na zasłużone emerytury. Jeszcze nie wiemy, jak duża to jest skala. Wszystko to przed nami. I w związku z tym jakby druga grupa. Obawiam się, że nie wszyscy znajdą pracę i tu może być problem, z którym będziemy musieli sobie poradzić, ale to już będziemy na bieżąco monitorować i na bieżąco podejmować decyzje. Dotyczy to również pracowników obsługi, którzy pracują zwłaszcza w szkole przy ulicy Lubawskiej. Dla nich też musimy znaleźć pracę, dla tych osób, które nie nabywają praw emerytalnych. Także przed nami duże wyzwanie, musimy mu sprostać. Jestem przekonany, że sprostamy, ale musimy tutaj bardzo rozważnie postępować, bo to chodzi o ludzi. Sesja terapeutyczna dla osób z diagnozą onkologiczną oraz osób wspierających odbyła się w Świdniku. Organizatorem kolejnej edycji tego przedsięwzięcia jest Stowarzyszenie Wspierania Psychoonkologii Życie. Od wielu lat pomocą dla osób z diagnozą onkologiczną oraz ich bliskich w regionie zajmuje się Stowarzyszenie Wspierania Psychoonkologii Życie, którego jednym z liderów jest Inka Wexler.
tutaj przez cały czas relaksacji nie ma kontroli w tym negatywnym znaczeniu, czyli kontroli, która natychmiast wywołuje napięcia, ponieważ nie kontrolujemy tego, co się dzieje. Ja dlatego też wysuwam taką sugestię, indukuję też tę myśl. Na nic nie musisz wpływać i niczego nie musisz kontrolować. Ponieważ wtedy te wszystkie procesy nazywane procesami samoleczenia czy samouzdrawiania, to nauka, to nie czarmar. Samouzdrawianie jest tak. I te wszystkie procesy wreszcie, bo my im nie przeszkadzamy, mogą przebiegać na takim optymalnym dla człowieka poziomie. I to jest najważniejsze. Na kolejnej sesji terapeutycznej uczestnicy oprócz gimnastyki rehabilitacyjnej brali udział w treningach relaksacyjnych z leczniczą wizualizacją, ćwiczeniach świadomego oddechu oraz śmiechoterapii i ozdrawiającym przytulaniu. Misją ośrodka jest niesienie profesjonalnej pomocy psychologicznej i emocjonalnego wsparcia osobom chorym na nowotwory i ich bliskim, aby poprawić jakość ich życia oraz dokonywanie zmian w mentalności społeczeństwa w odniesieniu do choroby nowotworowej i godnego umierania. Dlatego podczas sesji terapeutycznych prowadzone były m.in. warsztaty takie jak stres oswojony czy życie i śmierć ogniwa jednego łańcucha. Od połowy marca planowane są zajęcia relaksacyjne, które odbywać się będą w budynku przy ulicy Henryka Sienkiewicza 6A w Kamiennej Górze. Relaksacja to głębokie odprężenie, wyciszenie umysłu i emocji, stan spokoju i wewnętrznej ciszy. W zajęciach może uczestniczyć każdy, kto doświadcza codziennego stresu i związanych z nim napięć, dolegliwości psychosomatycznych oraz wypalenia zawodowego. Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie stowarzyszenia lub pod numerami telefonu 604 25 55 91 lub 600 59 47 05. W dzisiejszym programie to już wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam na kolejne wydanie serwisu informacyjnego Flash. Do widzenia.